Dziękuję za zaproszenie, za takie miłe przedstawienie. Tak, doktorat rzeczywiście poświęciłem Bogu Ojcu w teologii trynitarnej świętego Bonaventury. To było dla mnie ogromne odkrycie, szczególnie właśnie tajemnicy Boga Ojca z perspektywy franciszkańskiej. To było także odkrycie wtedy jeszcze intelektualne, tylko ogromnego potencjału, jaki kryje się w myśli franciszkańskiej, a potem po powrocie do Krakowa te przyjaźnie coraz bardziej się pojawiały i kwitły także z franciszkanami wszystkich odmian. I opatrzność Boża nigdy nie myli się w swoich zrządzeniach, muszę wam powiedzieć. Patrzę na ten slajd, który widzicie, i w takiej równoczesności przedstawia dwie tak bardzo odległe od siebie czasowo osoby. Święty Bonaventura i Romano Guardini. Włoch i Niemiec i Włoch połączenie, bo Guardini był i no, taka była jego krew. Trochę Niemca, trochę Włocha. Ale dzieli ich ogromna perspektywa czasowa. Tak sobie myślę, patrząc na te zdjęcia, że istnieje rzeczywiście coś takiego jak długie trwanie idei w historii. Szkoła Annales, francuska historiografia, wprowadziła taką kategorię, że rzeczywiście te idee, szczególnie wartościowe w historii ludzkości, okazują swój potencjał czasami po wiekach. Patrzę na te dwa zdjęcia i na przykład przypominam sobie, akurat mnie tutaj zajęło trochę więcej niż 100 lat. Bach został odkryty przez Mendelssohna, a święty Bonaventura musiał czekać długo, długo, bardzo długo, bo od 1274 roku, wielkiego roku Soboru Powszechnego i śmierci dwóch wielkich mistrzów myślenia i ducha, Tomasza Zakwinu i Bonaventura, którzy byli kolegami w tym samym czasie na Uniwersytecie Paryskim, Tomasz nie musiał czekać. Tomasz już na początku XIV wieku uchodził za takiego doktora wspólnego, za autorytet w Kościele. Bonaventura przez wiele wieków był zapomniany. Tak naprawdę odkryto go, zaczęto go odkrywać dopiero pod koniec XIX wieku. Chciałbym tutaj przypomnieć, bo myślę, że to jest także wspólny mianownik dla wszystkich trzech wystąpień między 1891 rokiem a 1899. Bracia w Quaracchi wydali 10 tomów krytycznie dzieł zebranych świętego Bonaventury. I rzeczywiście od tego czasu, szczególnie ten okres pierwszej połowy XX wieku, przyniósł nam bardzo wiele ciekawych studiów poświęconych myśli świętego Bonaventury. To dotyczy także i drugiej połowy, natomiast w pierwszej połowie wieku rzeczywiście dotykali go geniusze, chociażby tacy właśnie jak Romano Guardini. Struktura mojego wykładu przedstawia się następująco. Najdłużej będę mówił, to jest ten pierwszy punkt, o wczesnych studiach Guardiniego nad Bonaventurą. Zaraz się to wyjaśni dokładnie. Potem przedstawię jego koncepcję kontrastu. Powiem bardzo króciutko parę uwag tylko na temat jego antropologii, cały czas w perspektywie myślenia bonaventuriańskiego. I potem przejdę do wniosków. Drodzy Państwo, tylko ta pierwsza część opiera się tak naprawdę na studium i dlatego ona będzie najdłuższa i może trochę taka analityczna i wybaczcie mi, że może trochę przydługa i przynudna. Ale ona opiera się rzeczywiście na tym, jak Bonaventura został zrozumiany przez Guardiniego. W kontraście i w człowieku, to oczywiście te tematy można by mnożyć, będę raczej próbował dokonywać rekonstrukcji tekstu Guardiniego, który nie jest poświęcony Bonaventurze, a w którym ja, czytając go, widzę pewne ślady myślenia bonaventuriańskiego. I to nie tylko pewne, ale dosyć nawet duże. Chyba rzeczywiście jest tak, że temat naszego doktoratu, czy temat... Te pierwsze tematy, które podejmujemy w naszej formacji intelektualnej i duchowej, chciałbym zwrócić uwagę, że to jest jedna formacja nasza, ludzka, imago Dei w nas, intelekt, duch, wola, że one potem na nas odciskają jakieś no, takie niezatarte znamie. I tak na pewno było w przypadku Guardiniego, ale będziecie mi musieli wybaczyć, bo to będzie tylko hipoteza, to co powiem.
Znaczy nie będę mógł wam przedstawić tekstu, w którym Guardini mówi, to zapożyczyłem od Bonaventury. Wczesne studia nad Bonaventurą. Chodzi o dwie prace. Pierwsza, napisana jako doktorat we Freiburgu w 1915 roku, została opublikowana dopiero 6 lat potem. Zresztą, jak zauważycie, u Guardiniego często jest takie opóźnienie fazowe. I nosi tytuł Die Lehre des Heiligen Bonaventura über die Erlösung. Nauka świętego Bonaventury o zbawieniu. Druga praca, która powstała tak naprawdę dosyć szybko, bo 7 lat po doktoracie, to jest jego habilitacja, ale opublikowana została dopiero w 1964 roku. A więc doktorat czekał 6 lat na opublikowanie, a habilitacja 40. I nosi tytuł Systemen bildende Elemente in der Theologie Bonaventuras, czyli elementy budujące system w teologii Bonaventury. Już sam tytuł, myślę, że mówi wiele. Słuchajcie, to są dwie prace na tytuł. One są analityczne. Strasznie trudno mówi się o analitycznych pracach. Ale musicie mi to wybaczyć, że teraz będzie może trochę nudy. Mam nadzieję, że ostatecznie ta nuda okaże się dosyć owocna. Bo po prostu, no cóż, no młody Guardini zabrał się za tekst świętego Bonaventury. Musiał w swoich książkach przedstawić, że tego Bonaventurę naprawdę przeczytał i zrozumiał. Porównać go z autorami poprzednimi przed Bonaventurą działającymi, określić miejsce Bonaventury w historii teologii średniowiecznej i w ogóle tej od początku chrześcijaństwa uprawianej. I to jest mozolne bardzo i szczegółowe. Badanie słów, ich zależności, struktur gramatycznych, miejsc występowania. Trudno się mówi na takiej sesji, czy w takim wykładzie o takich pracach. I zauważcie, że najczęściej, bardzo często w ogóle dzisiaj trzeba publikować doktoraty. Kiedyś się nie publikowało wszystkiego, co się napisało, a szczególnie tych wczesnych prac. Właśnie także i ze względu na to, że one były uważane przez autorów za mało autorskie, za bardziej odtwórcze. Też myślę, że w przypadku Guardiniego to nie jest prawda. Jeszcze muszę wam jedną rzecz powiedzieć, bardzo interesującą. Żadna z tych dwóch książek nie liczy więcej niż 200 małych stron. Naprawdę uważam, że są genialnie napisane. Zazdroszczę takiego zmysłu systematycznego. Doktorat powstał pod kierownictwem Engelberta Krebsa. Na pewno nie słyszeliście o takim teologu. To jest właśnie tak. Za dobrymi teologami często znajdują się genialni teolodzy, o których historia trochę zapomina. Otóż Krebs, urodzony w 1881, zmarł w 1950, był mentorem Weltego. Welte, inny wielki niemiecki teolog i filozof, i Romano Guardiniego, między innymi. Mediewista, znawca mistyki, przyjaciel Heideggera, przyjaciel także w znaczeniu intelektualnym, nie podziela oczywiście założeniowego ateizmu Heideggera, ale jego sposób myślenia wyznaczony przez główne linie myślenia filozofii egzystencjalnej. On w recenzji dwóch prac, których był dyrektorem, bo to on wymyślił ten temat, to on wymyślił Bonaventurę. Proszę pamiętać, tu mamy 1915 rok, kiedy powstaje doktorat, czyli mamy od 16 lat dostępny jest cały Bonaventura wydany krytycznie. I te prace powstają. To jest jak taka świeża bułeczka po 600 latach, tak? Wprowadzona na rynek. Nieznana zupełnie, ale na tyle znana, że Krebs wiedział, że Bonaventura różni się od Tomasza. Dla Bonaventury teologia nie jest jednak czystą teorią, pisze Krebs. Dla niego jest ona syntezą teorii praktycznej nauki, kwestią myśli, ale także modlitwy. Jej światło pochodzi z obu źródeł. Potrzebuje jednak nie tylko światła, ale i miłości. Teologia potrzebuje więc myślenia i modlitwy, ale także myślenia i woli. Tak więc teologia jest wiedzą, która jest bezpośrednio skierowana ku życiu i poruszaniu umysłu. Teologia jest scientia affectiva. Dwie wielkie prace, o których chcę tylko wspomnieć na marginesie, znaczy jedna. Krebs napisał dosyć dużo książek też.
postać, ale ta, którą uważam za najgenialniejszą, zupełnie zmarginalizowana, to są dwa tomy dogmatyki zatytułowanej Dogmatyka i życie. Kościelna nauka o wierze jako źródło życia duchowego. Genialne użycie, genialne ujęcie tematu. Proszę popatrzeć, pierwszy tom w 21, drugi w 25. To już jest po doktoracie Guardiniego, kiedy Krebs publikuje te dwa cudowne tomy, próbując pokazać, że dogmatyka nie jest skostniałą, abstrakcyjną nauką, ale jest nauką zawierającą formuły życia duchowego. Chodźmy do oponentu. Jak on sobie ustawia cel w tej nauce o zbawieniu Bonaventury? Co chce zrobić? Niniejsze studium ma na celu przedstawienie poglądów Bonaventury na dzieło Zbawiciela. Przepraszam za tłumaczenie, jest takie kosiade trochę moje. Zamiarem autora było rozwinięcie tej grupy idei w całej jej różnorodności. Zwróćcie uwagę na grupę idei i różnorodność. Grupę idei w jej różnorodności. Nie tylko tak, jak jest to zawarte w tym lub innym systematycznym piśmie, ale tak, jak pojawia się w różnych pracach zdeterminowanych przez najróżniejsze punkty widzenia w coraz to nowych modyfikacjach. Od razu tu wychodzi świadomość Guardiniego, że sprawa jest bardzo złożona. Dzisiaj powiedzielibyśmy o modelach w soteriologii, ale to nie chodzi tylko o różne modele w soteriologii, tu chodzi także tak naprawdę o różność doświadczenia zbawienia przez nas. Jakby wychodzi nie od całościowości tej nauki, tylko wychodzi od jej złożoności. Ważna była zarówno obfitość poszczególnych cech, jak i ogólna struktura, jedność i wielość w soteriologii Bonaventury. W rezultacie jednak bardzo duża liczba koncepcji, obrazów i teorii połączyła się. Ogólny obraz stał się niezwykle skomplikowany i nie można go było sprowadzić do prostej formuły. Tym większe było jednak prawdopodobieństwo zbliżenia się do prawdziwej koncepcji mistrza. A więc możemy mieć wiele. Dobra analiza nie ma zmierzać do tego, i to sobie zakładam. Chcę przedstawić naukę o zbawieniu i o Zbawicielu u Bonaventury. I od samego początku zakłada, że jego celem nie jest ujednolicenie, zdefiniowanie, ale pokazanie wielości tego, co byśmy dzisiaj nazwali modelami soteriologicznymi, w ich organicznej strukturze. I dodaję, w przypadku myśliciela takiego jak Bonaventura, całe usposobienie nie polega na dążeniu do konkretnej formuły, jak na przykład Anselm, ale na staraniu się, aby różne strony tematu miały coś do powiedzenia, który woli zrezygnować z prostej zrozumiałości takiej konkretnej definicji niż z uniwersalności kompleksowej syntezy. Słuchajcie, dałem tutaj papieża Franciszka z tego powodu, że papież Franciszek miał napisać doktorat o Guardinim we Frankfurcie nad Menem u jezuitów. Jak wiecie, nie napisał tego doktoratu i wziął sobie imię jako jezuita, nie Ignacy, tylko Franciszek. Więc w zasadzie jest tu jakiś wspólny mianownik. Guardini, Bonaventura to franciszkanizm. I to bardzo ciekawe doświadczenie, które myślę, że odnajdujemy u papieża Franciszka, który mało definiuje rzeczy, a on tak rozumie Guardiniego. On tak rozumie Guardiniego, że Guardini to jest ekspozycja różnych wątków, które muszą być potem, które naturalnie muszą wejść w rezonans, tak żeby stworzyć strukturę, żeby okazać swoją całość. Nie wybiórczość, nie pojedynczość. Natomiast wydaje mi się, że ten cytat troszkę, który jest opisaniem metody, w jaki sposób Guardini bada Bonaventurę, bardzo odpowiada typowi myślenie papieża Franciszka. Czyli na pewno świadomość tego, że życie jest czymś więcej niż jakakolwiek idea, czy też definicja, to porównanie z Anselmem. Guardini, to co on odkrył w tej pracy, to jest przede wszystkim, że Bonaventura wyzwolił się od myślenia w stylu anselmiańskim, a czy w stylu definiującym podawania koniecznych racji.
Woli zrezygnować z prostej zrozumiałości takiej konkretnej definicji niż z uniwersalności kompleksowej syntezy. Ja wam powiem szczerze, nie wiem, czy to założenie Guardiniego jest dobre. Bo nie wiem, czy musi istnieć impas i ten hiatus między uniwersalnością kompleksowej syntezy i definicjami. No i to następny przykład tego, jak myśli ten młody teolog już w 1915 roku. To właśnie ta osobliwość sprawiła, że teologia Bonaventury wydaje się odpowiednia dla szczególnego celu tej pracy. Dlaczego akurat nie Bonaventura? Ale zauważcie, że jemu nie chodzi tylko o Bonaventurę, jemu chodzi o metodologię teologii. On wybiera autora, który pozwoli mu stworzyć alternatywną metodę teologii, a jednocześnie będzie teologiem klasycznym. Czyli inna droga niż Tomasz, powszechnie uznawany, aczkolwiek interpretowany w tysiącu różnych szkół. Jakby ten jego doktorat i potem habilitację mają dwa cele. Przedstawić, co myśli Bonaventura, ale dlaczego jest wybrany Bonaventura? Bo on myśli inaczej niż to, co było przyjęte jako maniera myślenia, w scholastyce. Na podstawie soteriologii Bonaventury ma ona na celu uzyskanie wglądu w wewnętrzną strukturę idei zbawienia w ogóle. Popatrzcie, jak on ciekawie myśli. Wewnętrzna struktura idei zbawienia w ogóle. Na podstawie niezwykle bogatej, a jednocześnie harmonijnej teorii Bonaventury ma na celu ukazanie swoistej regularności, zgodnie z którą różnorodne elementy soteriologiczne pasują do siebie, tworząc niezbędny ogólny porządek. Więc teologia nie ma być tylko zmysłem jedności tematycznej, ale także różnorodności. Nie tylko różnorodności, która nie tworzy żadnej syntezy, żadnego porządku. On tu chce odkryć prawa formowania myśli dogmatycznej w ogóle. Słuchajcie, i wybiera do tego Bonaventurę. A więc mówi, tak jak do tej pory uważano, że te prawa formułowania myślenia dogmatycznego to przede wszystkim Tomasz. Chodźmy do Bonaventury, żeby odkryć takie prawidła myślenia dogmatycznego. I już tutaj bardziej merytorycznie. Prawdy objawienia nie da się uchwycić za pomocą jednostronnej teorii, gdyż ona, będąc duchem i życiem, jest niewyczerpana i zarazem w swym najgłębszym rdzeniu tajemnicza. Święty Bonaventura jest głęboko przesiąknięty tym faktem. Ma niezwykły szacunek dla prawdy, to znaczy do tego, że ona jest jedna, ale manifestuje się w wielości. Harmonia, spójność różnorodnych wypowiedzi Bonaventury na temat zbawienia jest również zakorzeniona w jego charakterze. Bonaventura, znaczy Guardini zdaje sobie sprawę, że teologia jest biografią. Więc to nie jest tylko teologia w pewien sposób także odpowiada twojemu własnemu doświadczeniu duchowemu. I on szuka takiej teologii, tego, co stoi za tą teologią u Bonaventury. Jakie doświadczenie duchowe stoi za metodą myślenia Bonaventury? Nie jest on bezosobowym myślicielem. Scholastyka czasami próbowała przyjąć taką postawę bezosobowości, jakby spojrzenia, które dzisiaj określa się w epistemologii, jako spojrzenie znikąd. Na zasadzie obiektywności. Dla niego teologia ma swoje źródło w modlitwie. Ten mistyczny duch, w którym wiedza pochodzi nie tylko z myślenia, ale przede wszystkim z modlitwy i komunii z Bogiem, przenika wszystkie pisma doktora Seraficzkiego, nadaje im Grundstimmung, wspólny, podstawowy nastrój. To jest koncepcja teologii afektywnej, która wywodzi wiedzę teologiczną nie tyle z czystej myśli, ale także, zauważcie, że tutaj nie ma przeciwstawienia rozum, emocja, rozum, serce, tylko jest wspólność, jest jednoczesność. Myślę, że to trzeba podkreślić. Dzisiaj nawet na seminarium z chłopakami na ten temat rozmawialiśmy, że nie byłoby dobrym prezentacja myśli franciszkańskiej na zasadzie opozycji do myśli tomaszowej. Że tam jest intelekt, a tu jest wola albo miłość. W jednym i drugim systemie jest decydujący. Jedność, inaczej ta jedność się prezentuje.
ale to nie są jakby pod tym względem myśli rozłączne, że to masz tylko intelekt, a Bonaventura tylko wola i tylko, albo pierwszeństwo woli i miłości. Nawet tak bym nie powiedział. Oprócz elementów teoretycznych istnieją elementy praktyczne. Zbawienie jako edukacja, instrukcja jako droga do Boga. Bo Guardini napisał cały szereg traktacików na temat wychowania. Wychowanie do liturgii, wychowanie do modlitwy, wychowanie do celebracji sakramentalnej poprzez rozumienie znaków. To jest właśnie gdzieś tutaj. Teologia nie ma być tylko czystym konceptem. Ona ma być także praktyczna. Bardzo franciszkański temat. To możemy sobie zostawić na boku. Tu jest właśnie w tym cytacie mamy zarysowanie tego, co Guardini odkrywa genialnego w Bonaventurze. Mianowicie, że wtedy zwyczaj Uniwersytetu Paryskiego nakłada na ciebie obowiązek, żeby dostać tytuł komentowania sentencji. A te oparte są przede wszystkim w punkcie soteriologii na Anselmie. I Guardini odkrywa, że przede wszystkim wtedy, kiedy już Bonaventura uwolnił się od obowiązku tego komentowania, kiedy już miał doktorat, kiedy miał tą zdolność do nauczania, idzie za tym, co najbardziej kocha, za Augustynem i za pseudodionizmem. I to jest właśnie to jego upodobanie w myśleniu mistycznym. Drugie, habilitacja, to te wczesne studia nad Bonaventurą, elementy budujące system. Chodzi o trzy elementy. O naukę Bonaventury, o lumen mentis, gradatio mentium i influencja sensus et motus, a więc cała teoria światła o Bonaventury, która jest bardzo ważna, połączona z jego zmysłem hierarchii. Bonaventura myśli hierarchicznie, jego świat jest dionizyjski, jego świat jest uporządkowany. I w końcu influencja sensus et motus to jest nic innego jak bonaventuriański sposób powiedzenia tego, że Bóg jest przyczyną. Że on ma tą influencję. Bóg się wyraża siebie, ekspresjo i impresjo. Zadrukowuje tego, w kim się wyraża, na przykład we Franciszku. I to jego działanie Bonaventura nazywa influencją. Wpływem tak naprawdę. Popatrzcie na paralelizm z neoplatonizmem, w którym istotą bytu jest jego płynność, nie w znaczeniu Baumana, że wszystko nie ma określonej natury, tylko że wszystko wypływa ze źródła i do niego powraca. I tu parę cytatów z tej książki. Bonaventura jest filozofem tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Przede wszystkim jest teologiem i człowiekiem życia religijnego. Cały czas to Guardini podkreśla, że teologia Bonaventury wypływa ze znajomości konkretnych teorii, ale przede wszystkim z jego doświadczenia duchowego. Opisaną powyżej formę syntezy myśli i radzenia sobie z problemami nazwaliśmy organiczną i przeciwstawiliśmy ją dialektyczną. On odkrywa dwa sposoby myślenia o Bonaventury, przy czym to, co nazywa metodą myślenia organicznego, jest dla niego najistotniejsze. To jest wkład teologii Bonaventury, właśnie to jest ta forma myślenia dogmatycznego, którą on odkrywa u Bonaventury i chce potem przenieść do swojej własnej teologii. Dialektyka tutaj jest rozumiana jako tak naprawdę filozofia i teologia analityczna. Jakby się dzisiaj powiedziało, rozkminianie zdań. Rozkładanie ich na czynniki pierwsze. Natomiast jego interesuje teologia organiczna, która tak naprawdę jest kontemplacją. I popatrzcie, co pisze. Nie chodzi o to, że on uprawia tylko taką teologię. Ona ma elementy dialektyczne, ale także i organiczne. Nie oznacza to wyłączności, ale raczej komplementarny kontrast. Po raz pierwszy pojawia się tutaj słowo kontrast. On się uczy myślenia kontrastowego o świecie, polaryzacja, nie dialektyka, kontrast, kontrasty, pary pojęć, pary wydarzeń, noc, dzień, dobro, zło. Właśnie od Bonaventury. I tutaj zawsze idzie w kierunku konkretnego doświadczenia, praktycznego. Chodzi mu o poszerzenie teologii także poprzez patrzenie i odczuwanie.
Mamy definicję życia, ale to zostawmy. Zatem podsumujmy te wczesne pisma. To, co interesuje Guardiniego w Bonaventurze, to jest to, jak on tworzy teologię dogmatyczną swoją. To różnorodność modeli i stwierdzeń dotyczących rzeczy, które potem odnajdują całość, właśnie rezonują ze sobą, stają się hierarchią, nie tylko wielością nieuporządkowaną. Wielość i jedność, porządek i różnica, to go interesuje. Bo to jest dla niego opis teologii żywej, życie dla Boga. I on uważa, że Bonaventura to najlepiej odczuł i potrafił wyrazić w swojej teologii. Że teologia mówi o życiu, a to życie realizuje się w konkretnej ilości napięć. Kontrast. To ta książka, która już nie jest poświęcona Bonaventurze. 1925 rok, zauważcie. Dwa razy tylko pojawia się wspomniany we wprowadzeniu Bonaventura. Właśnie mówi wyraźnie Guardini, od niego uczyłem się myślenia kontrastami. Które tutaj określa, które tutaj próbuje opisać. Podtytuł to jest próba poszukiwania filozofii konkretnie żywego. Bardzo ciekawe. Ten konkret i żywy. Wiecie, kim był. Wiecie, gdzie jest punkt zaczepny świętego Bonaventury w jego teologii, szczególnie po 1259 roku, kiedy poszedł na Alvernię i tam doświadczył, zrozumiał, co się stało na Alvernię z Franciszkiem. Żywy konkret, życie objawiło się, Chrystus objawił się, zadrukował Franciszka. To jest konkretna teologia doświadczająca konkretnego wymiaru życia Bożego, przelewającego się na Franciszka. Ale jako, że nie mam czasu, to muszę te cytaty tutaj pominąć. Piszę tutaj na przykład o tym, że teologia powinna wyzbyć się wszelkiego myślenia mechanicznego. Odniesienie na pewno do scholastyki. Ma poszukiwać żywego konkretu. I on to odkrył u Bonaventury, w tym jak Bonaventura zmienił swoją teologię od czasu paryskiego do czasu po doświadczeniu na Alvernii. Co nazywa kontrastem? Tę szczególną relację, w której dwa elementy wykluczają się nawzajem, a jednak pozostają ze sobą powiązane, a nawet, jak zobaczymy później, zakładają się nawzajem. Te relacje między różnymi rodzajami determinacji, ilościowymi, jakościowymi i formalnymi, nazywam kontrastem. To dosyć skomplikowana rzecz i nie ma co tutaj. Tu piszę w tym znowu, w tym fragmencie, że on się tego nauczył od Bonaventury. Idea kontrastu jest zasadniczo skierowana w stronę konkretu. I to wyszło najbardziej, bo książka o kontraście jest bardzo teoretyczna. Natomiast co on myśli co on rozumie przez pojęcie kontrastu, to najbardziej wychodzi na 218 stronie książki o kontraście, gdzie pisze: dwie rzeczy stały się dla mnie coraz bardziej oczywiste w moich rozważaniach nad problemem kontrastu. Centrum i miara. I tłumaczy okładkę Der Herr, które Pan, tak, na język polski przetłumaczono tą książkę Guardiniego jako Bóg. I to jest książka, która pokazuje najbardziej piękną ideę Bonaventury, wyrażoną w Hexaemeronie, na sam koniec jego życia. Christum medium tenens in omnibus. Chrystus jest centrum wszystkiego. Żywym centrum wszystkiego. I zadrukowuje sobą pozostałe centra. Twoje życie także, jako wyraz konkretności życia, potrafi zadrukować sobą. Der Herr może być uważany jako, on tu dotyka wszystkich tematów dogmatyki z perspektywy chrystologicznej. Chrystus jako centrum. Może parę słów jeszcze już lunuję. Ta książka już w ogóle nie wspomina nic o Bonaventurze. Popatrzcie na tytuł. Die Annahme seiner selbst. Przyjęcie samego siebie. Człowieka poznaje tylko ten, kto go poznaje ze strony Bożej. Tylko ten, kto zna Boga, może poznać człowieka. Tutaj w ogóle jest cały fluks tematów ratzingerowskich. Bo jednak Guardini był ważny dla Ratzingera i myślę, że także przy wyborze tematu habilitacji również był Guardini ważny.
Objawienie nie jest żadną abstrakcyjną nauką, ale żywym dzianiem się, wydarzeniem i zapowiedzią. Tutaj odnoszę do rozumienia objawienia o Bonaventury przez Ratzingera. Droga do rzeczywistej przyszłości prowadzi jedynie przez przyjęcie samego siebie. Kim jestem, zaczynam pojmować dopiero w tym, co jest nade mną. Nie w tym, który mnie dał mnie samemu. Człowiek nie może się zrozumieć z siebie samego. U początku mojej egzystencji znajduje się pewna inicjatywa, pewien ktoś, jakbym słuchał Ratzingera, który mnie samemu mnie podarowuje. Ten, który jest sobą, daje mnie samemu sobie. Człowiek nie pochodzi z natury, ale z poznania i miłości, co oznacza z odpowiedzialności żywego Boga. I tu jest moja teza. Ta malutka książeczka zawierająca dwa teksty jest niczym innym jak wyrazem tego, co Bonaventura opisał w Itinerarium Mentis in Verba. Bo on napisał, znaczy to, co on tam napisał, to jest to, że Franciszek staje się sobą wtedy, kiedy jest właśnie przez Chrystusa zadrukowany. On przyjmuje siebie od Boga. Franciszek jest kontemplatykiem. Tym, który rozumie siebie poprzez relację Boga do niego i swoją relację do Boga. I chociaż nie używa w tym ani razu wspomnienia Bonaventury, to obydwie książeczki są totalnie bonaventuriańskie. Istotą kwestii antropologicznej jest kwestia Boga skoncentrowana w Chrystusie. Zredukowana do Chrystusa. Podsumowuję. Pierwsze. To, czego się nauczył Guardini od Bonaventury, to jest egzystencjalny sposób uprawiania teologii. Waga konkretu. Dla Bonaventury momentem przełomowym było zrozumienie, że Bóg objawia się w Chrystusie, w Piśmie, w Kościele, dlatego, żeby mógł się objawić w Tobie. I on to zrozumiał w tym, co stało się z Franciszkiem. Zupełnie się zmienia tenor jego teologii Bonaventury po 1259 roku. Druga zdobycz to jest język i forma uprawiania teologii, także od późnego Bonaventury, bardziej w stronę fenomenologii. Poznanie przez miłość to trzecia rzecz, którą się uczy. Gdzie rozum nie może już iść dalej, tam trzeba słuchać Boga. To jest 24 strona Der Herr. Centralność Chrystusa dla Guardiniego jest fundamentalna. Ale nie Chrystusa zamkniętego w sobie, tylko odnoszącego do Ojca. I w końcu to przeczucie wielości i organicznej jedności tej wielości. Postmodernizm, wiecie, to jest pójście w stronę chaosu, dyktatury chaosu, jako wielości nie dającej się pogodzić. On od Bonaventury uczy się, żeby nie przeoczyć fragmentu. To także będzie ważne dla Baltazara. A jednocześnie, żeby nie stracić z punktu widzenia całości. Więc teologia nie może być tylko abstrakcją ponad konkretem. Wręcz odwrotnie. Jako taki właśnie alternatywa dla scholastyki, to jest wspólna cecha Guardiniego, Ratzingera, Baltazara, wymieniajcie wszystkich wielkich teologów. Wszyscy wielcy teolodzy XX wieku byli wykształceni na scholastyce i wszyscy ją krytykowali z bardzo wielkim sercem. Nie tak jak ci, którzy nigdy nie czytali scholastyki. Oni ją krytykowali, używając jej samej. Tutaj akurat nie postać Bonaventury jest bardzo ważna. Przekonanie o tym, że zbawianie jest scalaniem, kiedy doświadczenie nowożytne jest przede wszystkim doświadczeniem rozbicia. Dyktatura chaosu przeciwko organicznemu porządkowi, odzyskanemu przez Chrystusa i w nim. To jest główna myśl Guardiniego, którą bierze od Bonaventury. No i chrystocentryzm także jako alternatywa dla nowożytności. Człowiek nie jest w centrum rzeczywistości. Chrystus tam jest. To jest lekarstwo dla współczesnej teologii Kościoła. I ostatnia rzecz. Największa alternatywa, którą on nam pokazuje. Popatrzcie na niego i na Bonaventurę. Bonaventura, biskup, kardynał, mistrz duchowy, organizator życia zakonu. Teoretyk, praktyk. Guardini, wychowawca, jeździł z młodzieżą na kolonie ewangelizacyjne, troszczył się o ruch liturgiczny, o przygotowanie pięknej liturgii. Duszpasterz i wielki intelektualista. My nie pociągniemy daleko,
jak będziemy cały czas wierzyli w dialektykę rozumu i serca, duszpasterstwa i teologii. Albo zrobimy organiczną syntezę tego wszystkiego, albo będziemy widzieli coraz większy upadek tego, co dla nas istotne. I tego, myślę, nauczył się Guardini od Bonaventury. Przepraszam, że przeciągnę. Dziękuję.